Janusz. Tam tak ciasno, że mi się pomyśle. Tak. Mi się pomyśle. Tam strasznie ciasno. Gdzie? Gdzie? Nie, nie widzę. Przepraszam, jest, ale widzę. Tam jest. Jest, widziałam, mam kawałek. Dobra, mogę iść do domu, już widziałam. Znajdujemy się przy domu urodzenia świętego Maksymiliana. Bardzo proszę księdza arcybiskupa, metropolitę gnieźnieńskiego, o poświęcenie i otwarcie tego domu. Dom urodzenia świętego Maksymiliana odrestaurowany w latach 91-93 staraniem właśnie metropolity gnieźnieńskiego. On troszczył się o fundusze, on prosił o to, aby się tą odbudową zająć i dzięki jego staraniu ten dom znajduje się taki, jaki jest i mieści w sobie pamiątki z dzieciństwa świętego Maksymiliana. Jest otwarcie, a nie tam. Wstęga powinna być. No, powiedziemy. Powinna być wstęga i przechodzimy. Nie wszystko stanąć pięknie. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który ustawicznie przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. Módlmy się. Boże, Ty przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody Twojej miłości. Przedstawiennictwo świętego Maksymiliana udzielaj nam pomocy i prowadź do zbawienia wiecznego. Twoje święte imię głoszone przez wszystkie narody, przez męczenników i niezliczone rzesze wyznawców. Bądź przeto uwielbiony, Panie Boże Wszechświata, za wszystkie dary Twojej dobroci i obecności, jakie nieustannie rozlewasz wśród tego ludu. Bądź uwielbiony, Panie, za świętego Maksymiliana, za jego życie i męczeńską śmierć, za to miejsce jego urodzenia. Niech jego orędownictwo u Ciebie dopomoże nam osiągnąć zbawienie. Pobłogosław, prosimy Cię, Panie, ten dom, z którego powołałeś do swojej ofiarnej służby świętego Maksymiliana i doprowadziłeś go do chwały męczeństwa.
Niech to miejsce przypomina nam prawdę o ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem. Niech będzie świadectwem wiary i męczeństwa świętego Maksymiliana, którego dzisiaj prosimy, aby uświęcił wszystkie nasze rodziny, by one stały się miejscem zgody, jedności, miłości i pokoju, aby wstawiał się za nami u Ciebie i wyjednał nam wszystkim zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Bogu Henrykowi Muszyńskiemu, metropolicie gnieźnieńskiemu, za otwarcie i poświęcenie tego domu urodzenia, zamienionego na muzeum, poświęconego dzieciństwu świętego Maksymiliana. Teraz będzie zwiedzanie domu. Oczywiście wszyscy tutaj obecni naraz nie zwiedzą. Będziemy zwiedzali całymi tygodniami, miesiącami. Bardzo proszę zaproszonych gości, panów parlamentarzystów. A teraz wspólnie uczcimy jeszcze raz świętego Maksymiliana, ponieważ nie będziemy mogli wejść wszyscy naraz do środka, tutaj na zewnątrz. Pomodlimy się, śpiewając to właśnie wezwanie: święty Maksymilianie, patronie nasz. I tak byśmy zakończyli dzisiejszą uroczystość. Na uroczystości czerwcowe, 12 czerwca, w lecie, na zewnątrz, gdzie już wszyscy będą mogli się swobodnie dostać, serdecznie zapraszam. Święty Maksymilianie, patronie nasz. Wszystkim dziękuję pocztą sztandarowym, wszystkim przybyłym na inaugurację uroczystości setnej rocznicy urodzin i chrztu, bo to było w tym samym dniu, 8 stycznia. Bóg zapłać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Życzę dobrego obiadu. Thank you.
Pan prezydent, tak, tak. Puścić, puścić. To senator. Woda. Woda. Pojemność jest ograniczona. Panie senatorze. Wojewoda. Woda. Antoni. Do góry. Premiera. Brawo. Tu premiera, premiera. Podobny był. No ale może wcześniej. O, tu właśnie. Ja sobie tylko najpierw tych rodziców. Tutaj, tak? Dobrze, dobrze. Jakbyś coś chciała więcej, to ja trochę tam wierzę, jeszcze mam. To nie grzeby, no nie są samochody. Już rodzice napisałem, tak? No, no. Dobrze. Miłek. Wiesz, ja nie wiedziałem, co to będzie. Wiesz, ze Szczecina. Co tu? Tu żebyśmy to wywachała? No teraz. Oni poszli do autobusu, nie wiem, kiedy tam. W tamtą stronę, tak, tak. No to już wszystko od nas odpoczywać. Tak, tak. No dzisiaj dosyć dobrze. Tam są autokary i autokary, tak? Dobrze. Jeszcze chciałem. Da się założyć czapkę, bo mnie pan znowu narzeka. Dobra. Na mnie pan zrobi. Ja przyjdę.
Marek. Tutaj lewo? Tutaj w lewo, lewo. Dobra, lewo, to sami najdę, to sami najdę. Drugi też? Tak, tak. Standardy. Jak dojdą sztandary, jeszcze. Uginę. Jeszcze. Panie Nawrocki! Od kiedy pan strażak? O, właśnie, no, tak, tak. Witam tak samo. Dobrze. Dobrze, trzymaj, bo nie idą. Nasi tutaj są? Tak. Nasi są? Aha, to jest tu pienio, to jest duńska wolna, tak? Na chodniku, a to by jeden z nich wyszedł. Kliszy naciągnięte. Ale dzisiejszego tego nie będziesz miał.